strzały, stracili ostatnio zalądowanie na notach. No i Adam Małysz 124,5 metra, a Adam Małysz i Ahonen 127, jednak dalej czekał Adam w napięciu, ile skoczy Jan Ahonen. No, Finowie chcieli w końcu w Oberstdorfie wygrać przed 9 laty Laitinen. No a teraz wygląda na to, że Jan Ahonen, który obejmuje prowadzenie po pierwszej serii nad Taiki Ito o 3,6 punktu, czyli 2 metry, dokładnie tyle, mieli te same noty, dalej od Fina, żeby wygrać dzisiejsze zawody. Ale myślę, że Jan jest mocny, rzeczywiście piekielnie wszystko, a on wziął to jako dar i poszybował fantastycznie na odległość 140 metrów. Co teraz zrobi Jan Ahonen? Właściwie tylko jedna przegrana z Adamem Małyszem. Mocno, świetna parabola lotu, daleko, powyżej 130 metrów. Wygrał. Wygrał Jan Ahonen. Coś niewiarygodnego. 9 start i to chyba będzie 8, bo zostawię sobie tę małą lukę. Chyba 9 zwycięstwo, 8 zwycięstwo. 133,5 metra. Jan Ahonen musi wygrać. Jan Ahonen, łączna nota, noty zresztą za styl także wysokie, 18,5, 19 i zobaczymy, łączna nota, tu przegrał odległością oczywiście z Ljokelsejem, który miał, przypomnę, 140 metrów i także bardzo wysoko oceniony skok. Jan Ahonen wyraźnie pierwszy, a więc jednak pozostaje tym dominatorem fińskim, który spokojnie wykonuje swoją pracę, a jak ją fantastycznie rzeczywiście potrafi robić, widzimy w każdym starcie Pucharu Świata. Już nie można o nim mówić, że jest smutnym Finem, który zabija radość sportu, bo coraz częściej, kiedy pytają Ahonena, czy wygra, tak jak w tej chwili widzę, idzie i jest szczęśliwy, jest zadowolony. Jan Ahonen. Jan Ahonen. No, o co o nim mówić? Lider, 8 zwycięstw. Skacze fantastycznie. Jeżeli skoczy bardzo daleko, może mieć problem z lądowaniem. To jest jedyna nadzieja rywali dzisiaj, bo ustoi chyba każdy skok. Czy będzie daleko? Będzie daleko i ustał. Pięknie, także zaznaczył telemark. A zatem Jan Ahonen pokazuje, że rzeczywiście zdominował światowe skoki. Wygrał już 26 startów w Pucharze Świata. Przegonił Adama Małysza, który ma 25 wygranych. Goni Martina Schmidta, 28 zwycięstw. No, przypominałem ten fantastyczny konkurs w 2003 roku, kiedy nie wytrzymał skoku na odległość 128 metrów. Teraz pewnie 124 metry ustane i proszę Państwa, jest zdecydowanym liderem po pierwszej serii. Ahonen 124 metry, sędziowie dali mu noty po 18, no jest także 17. Oto właśnie te rezultaty do drugiego szpeta w granicach, jak Państwo widzą, 7,8. To będzie po prostu coś niebywałego. 4 pierwsze konkursy, Puchar Świata wygrana, wygrane później w Charkowie przegrał z Adamem Małyszem, później w kolejnych zwycięstw i daleko, kapitalnie, brawo Janę, tylko nie wiem czy nie przykucnął, minął już tę linię odległą, zobaczymy jak sędziowie to potraktują. 128 metrów przed 2 laty, 128 metrów nie ustał, teraz także ten skok będzie uznany jako lądowanie na dwie nogi z niskimi notami, ale metrami
Jan Ahonen przecież ogromnie dużo zyska. Wprawdzie noty są bardzo niskie. 15 miał, wiatr pod narty, odwróciło mu się i wykorzystał to. 0,7 kilometra na całej długości. To oczywiście dla tak wielkiego mistrza to jest gratka i postanowił sobie zafundować najdłuższy skok w konkursie. Jan Ahonen wygrywa po raz 9 w tym sezonie. 10 startów, 9 zwycięstw. Nikt nigdy w historii Pucharu Świata i turnieju czterech skoczni też tak wyraźnie dominował. Oczywiście przede wszystkim Sven Hannawald, kiedy wygrał wszystkie cztery. Wolfberga, który w tej chwili jest zdecydowanie słabszy od Adama, skoczył krótki skok, do finału się nie dostał. A teraz skok Ahonena. Ja mogę powiedzieć, że to można pokazać skok z Garmisch, można z Oberstdorfu, można z Kusamo. Wszystko cały czas identycznie to samo. Tak samo, powtarzalnie i tak samo daleko. Jan Ahonen zapytany o to, jaka jest recepta na ten jego wspaniały sukces, odpowiedział: no może to, że odpuściłem sobie sezon letni, jeździłem na rajdach samochodowych, ale to chyba nie jest godne polecenia dla wszystkich skoczków. Czy rzeczywiście jest tak, że ten letni sezon, w którym nie trenował, nie skakał na igielicie, to może być przyczyna takich wielkich sukcesów Jana Ahonena? On skakał na igielicie, tylko nie startował w zawodach, tak. Natomiast bardzo intensywnie trenował ze swoim trenerem klubowym u siebie w domu. A do tego wszystkiego miał właśnie trochę czasu, żeby zająć się... Ahonen, lekki wiatr z tyłu, 0,5, i ten kapitalnie do tej pory skaczący, regularny mechanizm w powietrzu poniżej 120 metrów, a więc drugą serię przegrywa z Adamem Małyszem. Adam miał 120, być może Ahonen podobnie lądował, tak, jest 120 metrów. Trzecia wygrana Ahonena i drugie miejsce Adama Małysz. Brawo! A więc szkoda, że dzisiaj nie skakali obu seriach w podobnych warunkach. W pierwszej Adam w całkowitej ciszy, natomiast Ahonen miał 2,7 metra pod narty. To jest oczywiście dodatek do jego wielkiej formy, do tej fantastycznej, równej dyspozycji, jaką prezentuje. 10. wygrana, 11 startów. Przypomnę, do tej pory rekordy w Pucharze Świata. Niedużo i nie zgodzę się z tymi, którzy będą mówić, że zabija radość oglądania. Człowiek maska, bez krzty spontaniczności, sportowy robokop, który nie potrafi się cieszyć tym, co robi. Potrafi. Małysz, Helwart postraszy ich odległością, żeby troszeczkę także odebrać im pewności. Jan Ahonen. Jest popularny, dużo flag fińskich. Jak zwykle trafił na progu i teraz czy daleko? Daleko, owszem. To będzie najlepsza odległość. Do tej pory Jakub Janda 132 metry, a jednak trafił tak samo jak Janda 132 metry, 18,5, 19, 18,5, na razie Ljokelsej jest drugi, a w tym pojedynku Janda Ahonen jeszcze nie ma wyświetlonego rezultatu. Nikkunen zdenerwowany przegrywa o 2 punkty. Jan Ahonen wraca do wielkiej formy, że czuje się bardzo mocno, chociaż przegrywał w treningu wyraźnie z Adamem Małyszem, dobrze skoczył, natomiast już w kwalifikacjach był pierwszy, Adam drugi, ale dziś sytuacja jest inna po pierwszej serii. Helwart prowadzi, drugi Janda, trzeci Małysz, czwarty Ahonen, piąty Morgenstern. I pomiędzy tą piątką musi rozegrać się rzecz o wygraną. Oto czy Jan Ahonen zostanie drugim w historii zawodnikiem, który wygra wszystkie cztery starty podczas turnieju czterech skoczni. Bo tu wszyscy mówili o tym, proszę Państwa, ale jest Jan Ahonen. Jan Ahonen, jaki ma wiatr? Właściwie niewiele się dzieje. Trochę w plecy na progu, ale to może mu pomóc przy najeździe.
a później jest właściwie spokojnie, nie ma pod narty tak jak było. Ahonen, piekielne odbicie, mocno jest w powietrzu, daleko i dobrze wylądował. Piękny skok, znakomicie wylądował to, co wszyscy uważali będzie jego słabą stroną. 140,5 punktu. Nikonen zadowolona, więc jest fighter. Odpowiedź była znakomita. 140,5 metra, a więc 2,5 metra bliżej, ale oczywiście jest przed Daikito, ale tylko 1,5 punktu. 1,5 punktu. Nieprawdopodobne, jak tym skokiem namieszał w czołówce Ito. A on także przecież jest wysoko, jest ósmy, najlepszy z Japończyków, wprawdzie tracił sporo punktów. No i proszę Państwa, za chwilę Adam Małysz. Proszę teraz skupić się ogromnie, dlatego że powinien Polak także mocno ripostować. Niech to diabli. Podczas rozmowy z Adamem Małyszem przebitka gdzieś samotnie sam. Samotnie sam, oczywiste, ale Sven Hannawalczyk 94,2, Thomas Morgenstern o 0,2 punktu przed Adamem Małyszem. Szkoda, ogromna szkoda, że nie będzie Adama Małysza po raz trzeci na podium. Był pierwszy w 2001 roku, był trzeci w 2003, był już raz czwarty, jest czwarty po raz drugi. No ale jak sam powiedział, to jest sport, to są skoki. Przychodzi mgła i nagle zapadają niewiarygodne rozstrzygnięcia.